Dzień dobry moi kochani, 4 stycznia. Hello. Zobaczcie, pogoda. Przepięknie jest. Pogoda jak kobieta zmienną jest. 3 dni temu, jeszcze 4 dni temu. Deszcze jak cholera. Zalało mi całe jezioro, nie mogę jechać na ryby. A teraz przymrozki. Startujemy. No nic specjalnego, ale przełamanie musi być. Zaczynamy od guziora. Taki zwyklak płaski. Na przełamanie. Kurczę, trochę tutaj wam powiem zakłócenia od tych linii wysokiego napięcia, ale jakoś damy radę. Najwyżej przesuniemy się troszeczkę w inną stronę, żeby oszczędzić wykrywacz i uszy. Opowiem wam, że myślałem, że będzie lepiej. Godzina czasu i kaszanka. A jednak są zakłócenia od tych linii, także będę chyba z tą zmyką. Mamy jeszcze 3 tereny, kawałek dalej, ale idziemy, zobaczymy do Tomasza, czy coś mu wpadło. No, ale mrozi w uszy. Są słuchawki, to jeszcze, ale teraz to Dobra, zaraz zobaczymy, co tam u Tomasza, jaki urobek. No akurat trafiliśmy, Tomasz kopie do łęsa. No ci powiem, że lipa tam u mnie, nie? I myślałem, że nie będzie, a jednak są zakłócenia, Tomasz, od tych linii, okropne. A u ciebie coś padło? Papery. Czyli irlandzkie jakieś monetki, tak? Aha. A tam ci powiem, takie zakłócenia przy tych liniach, ale pod samymi liniami, a akurat tam dwie biegną, nie? No nie wiem, chyba pójdziemy na tamtym dalej, co? No ja się tam przejdę, tylko te krzaczki, także na spokojnie, sobie walnij linię. Wzdłuż do tej bramy, nie? Tak, wzdłuż do bramy i przejdziemy na tamten, nie? Obok linii jeszcze, ale pod liniami to już tragedia, nie? No i coś padło, tak? Mamoniaki są. Na 2,5 godziny, moi drodzy. I pierwszy normalny sygnał. Dobrze świadczy. Może nic jakiegoś, nic coś bardzo wielkiego. Superanckiego, ale mamy kulkę muszkietową, one zawsze dobrze świadczą. Wiadomo, przedział wiekowy. Dobra, kuleczka do torby, zasupuję mu dołek. Troszeczkę lepszy teren, nie ma tych kamieni, także lepiej się kopie. Ale tu jest majestatycznie, zobaczcie, jak pięknie. Wychodzimy coś. Nie ma czmolka we wsi, żeby tego nie wychodzić. Wegetarencja i o to chodzi. Normalnie 10 sekund temu powiedziałem wam, że nie ma członka we wsi, żeby czegoś nie wychodzić. Lecimy do Tomasza, zaraz odwracam kamerę. Mówiłem. Pole takie, że brak sygnałów, ale już jak jest sygnał, to widzieliście. Po kulce muszkietowej zaraz sprawdzamy, jakie srebro. Odwracam kamerkę, moi drodzy. Bomba. A oto szczęśliwy znalazca. Ale piękności, zobaczcie, moi drodzy. One Shield Tommy, ale w jakim stanie? No, już takiego dawno nie znam. 1875. Piękności. Mamy, zobaczcie, kochani, jaką mamy wiktorię. Jakie sreberko. Nie miałem jeszcze do tego. Yes, baby. Yes! Jest piękności, nie? Ukoronowanie 4 stycznia. Wejście w nowy rok. Ale jest stan. Zobaczcie, to moi kochani. Piękne jest, nie? Piękności. Tomasz, gratulacje. Tu trzeba się pokręcić po tym landzie, nie ma co. Na tamtym pójdziemy później. Tam wiesz, kuleczka muszkietowa, sreber unio. Na sam start. Żółwol, panie. Bum, bombastik. Szczęśliwy znalazca jeszcze raz. Mówiłem, ale patrz, nie ma sygnałów, nie ma śmieci. Kochani, tak. To jest właśnie dobre. Nie ma śmieci. Chodzimy sobie po prostu kopiąc dołek, jak już konkretny sygnał. No ja jeszcze nic nie znalazłem. Tu mnie Deusik rozwala na łopatki. I to jest zadowolenie ze szczęścia drugiej osoby. Yes, baby! Taki woreczek zasypać. Zobacz te moje perełki. Sobie cwany woreczek. W środku mam te perełki. Tak? A tu jeszcze coś huknął. A ja, bo te monetki co znalazłeś. Wszystkie? Nie. Ta, guzik. Aha. I to. To chyba nawet jest irlandzka. No i bajeczka. Takie stare jeszcze widzę. Pięknie. No to jesteśmy w grze. Ale sreberunio, ty to masz. To jest kurwa. Masakra. Dobra, kochani, do kolejnego dołeczka. No moi drodzy, tutaj zaraz będziemy szukać sygnału, bo ja go wykopałem. Szukać sygnału, szukać znajduchy. A to ma znowu coś huknął. Sreberko? Nie, chyba raczej nie srebro, ale w takim stanie jak srebro. Pokaż to muszę. Co ty, ale piękny, ale wielki. Ale wielki. Uważaj to muszę, bo tu mam sygnał. Ty co to jest? Michał, coś to jest metalik albo jakiś medal, nie? To będzie srebro. No tak kurde dziwne, że ani nie to będzie srebro. O Boże, jakie piękne. Zobaczcie, kochani. Ty dzieje mi tu na rękę gołą, przetrzyj w szmatkę. A czekaj, ja znajdę ten sygnał. Tu jest, tak, tylko coś... Coś maluteńkiego, Tomasz. Co to jest? Siepinka? Cie.
kawałek ołowiu stopionego. Pokaż to, ale strzałęc, nie? Tak, Michał. Srebro. Walczy z jakimś tym. Zobaczcie, kochani, jakie piękności. Ale to kurde będzie chyba... Ty, Tomasz, ja nie wiem, czy to się nie otwiera. Patrzcie, patrz. No jasne, że tak. O kurwa. To się otwiera, to jest coś w środku. Tak, jakby było przecięte. No. Jakieś piękne, piękne. Przecudowna znajducha. Tomasz, to się otwiera. Chyba jest otwierane. Patrz, no jasne, że otwierane. Jest koła, no. Te, o kurwa. Otwierane. Tak, tu masz jeszcze do podwodzenia. Tak. Ale cudo, nie? Zobaczcie, kochani. Dedykacja, czy to jest jakieś? Coś to, że jest jakiś challenge. St. Michael, give your strange there is... A, trzeba to przetłumaczyć porządnie. Ale zobacz, jaki challenge. Pokaż mi, to jest srebro. Srebro. Albo pompowane, nie? Albo... Poczekaj, Tomuś, bo tu jest zagięte. Tu jest, jest zagięte. Grzane, nie? Tak. To jest nie do otwierania. Mhm. Nie otwieraj, żeby nie rozwalić. Zgrzane tutaj. Ale piękność. Gratki, panie. Mega, mega. Ale chyba za lekkie na srebro. Ale to jest, wiesz, pompowane, to jest srebro, mi się wydaje, to może. Srebro było ciężkie w takiej grubości, nie? No to co to by było w takiej jakości? Zobacz, że to ani korozji nie ma, ani nic. Nie, nie? Może być nikel, nie? Pamiętasz, jak ten znalazłem, ten amerykański? A, mi się wydaje, że to jest sreberko pompowane. I tak pięknie. Kuźwa, panie kochany, gratulacje. Słoneczko wychodzi. 3 godziny, moi drodzy. Mam pierwszą monetę, ale nawet nie ma co z niej pokazywać. Zobaczcie, jakieś peny brytyjskie, ale zajechane po prostu totalnie na maksa. Bardziej zajechany być nie może. Bardziej zajechany by był, jakby chyba wcale nie było. Nie? O, dobra, nie poddajemy się. Naprawdę, moi drodzy, nie idzie mi dzisiaj. Nie idzie okropnie, ale wpada guziczek. Zobaczcie, jaki śliczny. Mój pierwszy guzik z jakimkolwiek numerkiem, delikatnie złocony. U góry widnieje koronka, a na środku numer 49. Bardzo specyficzny guziczek. Także ja na pewno będę szukał, co to jest. Zobaczcie, to jakby jakieś kamyczki były. Naprawdę fajny to mi, wiesz? Prześliczny guziczek. Do odczytania. Piękny guziczek. 49. Tutaj koronka troszkę przybrudzona, ale przebija złocenia. Super. Cieszę się niesamowicie. Chociaż kurde, coś mi wpadło. Wiecie, co jest najgorsze, moi drodzy? Że na 3/4 pola przez te linie nie mogę chodzić. No takie zakłócenia zjechałem z czułości. Także co tu dużo mówić. Deus kontra nocta. Deus wymiata. Leżę na łopatkach konkretnie dzisiaj. Ale jeszcze się nie poddaję, zaraz skakuję tutaj w te krzaczory. A może coś tu będzie. Troszeczkę ciężki teren, widzę kamienie, murki jakieś. Ale warto to sprawdzić. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Jestem w krzaczorach tutaj. O, ale tu się ciężko. Tu się nawet nie można powiedzieć, że się kopie. Tu się kurde wybiera te kamloty. Jest pierwszy sygnał. Jest pierwszy sygnał gdzieś na wierzchu. Moniak. Nie moniak, bo łóżko jest. Guziorek, zobaczcie. W takich kamieniach. A zdążyłem tutaj wejść, także, bo muszę odwalać takie głazy. No ale jest guziczek. Dobra, zrobimy to dokładnie sobie, tym bardziej tam zakłócenia, nie ma możliwości jakiejś alternatywy, także alternatywą będzie chodzenie tutaj, ale tu jest pięknie. Cudownie. Żegnamy się, moi drodzy. Jak widzieliście, dostałem bęcki jak cholera. Tomasz uratował dzień. Właśnie zgubił tu jeszcze jedną znajdkę, którą szuka. Zobaczcie jeszcze Tomasza odznakę. To jakaś przypineczka będzie, nie? Patrzcie, jaki maus. Taka myszka. No, ale dzionek zaliczony, pochodzone. Pogoda dopisała. Kilometrów w nogach narobione. I o to chodzi. Jak szuka. Oj, jest. Pokaż mi to, znalazłeś? Czekajcie, jeszcze się nie rozłączam. Nie to? Dobra, moi kochani, żegnam was. I do następnego. Trzymajcie się.